Cześć, w dzisiejszych dziennikach hodowlanych zajmiemy się przyławianiem na rybku gubika. Są to młode z linii Snakeskin Speartail. No, na początku przelewam trochę wody z macierzystego akwarium do kotnika, co by zaszczepić także bakterie w nowym zbiorniku. No, przy okazji też złapałem kilka młodych rybek. Generalnie w miocie było 20 młodych, to jest drugi miot tych samiczek, więc wynik całkiem dobry. Głównie blondy. Liczyłem no trochę więcej szarych, ale mam same blond samczyki, więc i tak jest nieźle. No. Teraz małą siateczką łapiemy na rybek i przerzucamy do nowego akwarium. Chwilkę to zajęło, gdyż rybek było sporo. No powiem, w międzyczasie na rybek gubika jest dosyć łatwy w podchowie. Trzeba jednak pamiętać o bardzo regularnych podmianach wody i o regularnym karmieniu. Najlepiej, optymalnie byłoby 4 razy dziennie bardzo małymi porcjami. No, jeśli się nie da, to przynajmniej rano i wieczorem. Tutaj już możecie sobie zobaczyć rybki. Widać, że są różnej wielkości, gdyż trochę zwlekałem z odłowem wcześniejszego miotu. No i tak wygląda baniaczek dla nich.